Dzień dobry, siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcinku na moim kanale. W końcu się zebrałam, żeby nagrać odcinek i dzisiaj odcinek ze Star Stable. Dlaczego? Dlatego, że weszły nowe konie. A oczywiście o koniach rasy Shire. Jejku, no piękne są. Z racji tego, że ja niestety nie jestem fanką koni ze szczotami, no po prostu mi się nie podobają totalnie, ale Shire ma coś, Shire ma coś w sobie takiego, że no po prostu chce się go mieć, prawda? Ja już na wstępie, jak aktualizacja była tydzień temu, nie oszukujmy się, była tydzień temu, jak aktualizacja była tydzień temu, to ja sobie tutaj weszłam na ten Star Stable, tutaj takowe koniki, no i już zobaczyłam te maści. I tak szczerze wam powiem, że tutaj to mi się podoba, no ta maść mi się podoba, też jest obłędna. Ta i ta. No ale sobie myślę, nie, ta mi się nie podoba. Ta mi się podoba, no ta też mi się podoba, ale sobie myślę, no kurczę, no takie... no nie wiem, no nie wiem, no jeszcze miałam się zastanowić, czy kupić któregoś z tych, czy nie. I tak po prostu sobie wyszłam z tej gry i sobie myślę, no przemyślę sobie, dobra. I na drugi dzień najwyżej to nagram i wtedy kupimy sobie Shire. No i chyba na drugi dzień, czy tam na kolejny dzień patrzę, aktualizacja gry Star Stable Horses na telefon. No to ja wchodzę, klikam w to, patrzę, a tam dodali pięknego Shire gniadego. No i sobie myślę, nie, gniade konie zawsze mi serce skradną i słuchajcie, tak, kupiłam gniadego konia w aplikacji, mam go już, znaczy mam go, no mam go już przenośnego do Star Stable, kupionego, więc co kochani, pora pójść do stajni i przejechać się na nowym koniu Shire, nie mogę się doczekać. Chcesz nagrać tak jakby od początku, jak tam go wychowuję, jakoś rybak i w ogóle, ale stwierdziłam, że bez sensu, bo chcemy jak najszybciej to po prostu przejść. Jest cudeńko, żeby szybko wam nagrać, jak to wygląda w Star Stable. Matko jedyna, poczekajcie, nie, ja muszę ten zestaw piękny tęczowy ubrać temu koniu. Czekajcie. Uno momento, jak to się tutaj, dobra. O, ja mu podkowa ręczne? No, to możliwe. Dobrze, proszę państwa, także bierzemy to wszystko. Bo ten piękny zestaw tęczowy będzie cudownie wyglądał na gnianym koniu. Jak widzicie na tym kasztanku, na tym arabku. Dobra, schodzimy z arabka. Arabek też piękny, jego kupiłam też ostatnio, można powiedzieć, a to było kilka miesięcy temu, tak czas zapiernicza. Dzień dobry. W ogóle zauważyłam w aplikacji, że ten koń ma rybie oko jeszcze, patrzcie to. Ja pierniczę, gniany koń z rybim okiem. I podejrzewam, że to rybie oko stąd się wzięło, że ma tutaj latarnię taką, że chodzi na oczy. Dlatego mógł się ten gen w oku jakiś tam utworzyć, że to oko jest niebieskie. Dobra. Wsiadamy. W ogóle Shire to jest największa rasa na świecie konia. Razem chyba z Percheronem, nie wiem. Nie wiem właśnie, jaki raz był ten Old Billy, który był najwyższym koniem na świecie. Nie, najstarszym, przepraszam bardzo, najstarszym. A najwyższym, chyba Big Jack albo coś takiego. Nie, nie, Big Jack to przecież ja pierdzielę, ale że był pierdzielu, a teraz to... No Big Jack to przecież ten, co się bił z minimajkiem na FMA. Poczekajcie, wpiszę sobie w internet największy koń świata. Sprawdźmy to. O! Najwyższy koń świata. Największy koń świata. Urodził się w 1846 roku. Mierzył 2 metry 15 centymetrów i ważył 1524 kg. Wow! Obecnie najwyższym koń na świecie jest Big Jack. No to mówiłam! Ja cię sunę. Rasy belgijskie, mierzący 2,10. Aha, czyli... Dobra, czyli w tych czasach Big Jack, a wcześniej... Tamten koń, nie wiadomo, bo tutaj nie pisze, jakiej to rasy był. Może... Może... Percheron, albo właśnie...
Shire, ale wiem, że Shire konie no są jedne z najwyższych ras po prostu na świecie, nie? No, czyli mamy Big Jacka. No dobrze powiedziałam, kurde, już myślałam, że się pomyliłam. Big Jack rasy belgijskiej, czyli no powiedzmy, że belgijskiej, no to jak Shire, no. Można zaliczyć. Matko jedyna, tylko nie są wielkie. Adam, oczywiście, więc musimy założyć. Matko jedyna, ten zestaw cudowny. A nie możemy ochraniaczy, no tak, bo masz szoty. A da się te szoty zgolić? Chyba nie. Jeju, jakie cudo. Ja cię sunę. Ale to wygląda cudownie. Ale jajca. Czy wy to widzicie? No po prostu mega. No jest lepiej wygląda ten czaprak na gniatym koniu niż na tym kasztanku tutaj arabku. Ale jak się wysoko czuję na tym koniu, ja cię sunę. Od razu widać, że to Shire. Ustaw konie, dobra. Czy tutaj zbędne nie były. Że ten koń specjalną animację ma leżenie, więc jestem mega podjarana, bo ja uwielbiam po prostu, jak koń się kładzie na sygnał. No moja ulubiona sztuczka. O ile można to sztuczką nazwać. No w sumie sztuczka, no można to sztuczką nazwać generalnie, jak koń się na sygnał kładzie wam. Bo wiadomo, że konie kładą się tak o same z siebie, no. Dobra, skok. Łe! Nie jest źle. Okej. Skacze przyzwoicie, tylko te przody mu tak zostają. Zobaczcie, jak skacze. Hop! I on je tak ciągnie w powietrzu za sobą. Jakby był właśnie taki ociężały, tak mu ciężko było skoczyć, nie? Dobra, jak mamy galop? Okej, fajnie wygląda. I ta dupka taka duża. No, a tutaj założyłam mu podkowy i nie widać tych podków. XD. Okej. No nie, no te szczoty mnie nie przekonują, no. No nie przekonacie mnie do tych szczot. No nie. No niestety nie. Przykro mi. Teraz widzę, że to w ogóle ten siodło ujeżdżeniowe i popręg jest za krótki. No ale wiadomo, to jest gra. Ten popręg powinien się znajdować mniej więcej tutaj. Te sprzączki powinny być, żeby jak koń zahacza tutaj łopatką. Nie, tu ma łopatkę, tu ma łokieć. Łokciem, to żeby tutaj te sprzączki mu nie wadziły. No ale to wiadomo. Tutaj wszystko jest do poprawki, tak naprawdę. Ważne, żeby można było grać i tyle, nie? Myślę, że zrozumiecie, że to jest tylko gra. Raczej nie bierzecie chyba przykładu ze Star Stable, mam nadzieję. Dobra. Chciałam do fryzjera iść jeszcze. A gdzie ten fryzjer? Wow, jaki ma cwał fajny. No, podoba mi się ta animacja. Poczekajcie, proszę Państwa, muszę tutaj teraz wykminić Farma Steve'a. Farma Steve'a. Dobra, idziemy do Farma Steve'a. Jedziemy zobaczyć, jakie fryzurki ma. Takowy koń Shire. Tiri, tiri, tiri. Dobry. Ta muzyczka najlepsza. Dobrze, że się nie zmieniła, bo to naprawdę. Ta muzyczka to jest wspomnienie z dzieciństwa, sprzed 5 czy tam 7 w sumie lat, bo ja Star Stable gram 7 lat? Mogłabym powiedzieć, że 10 odkąd powstało, ale ja trochę właśnie trochę później, jak powstało, zaczęłam grać. Już pamiętam, że te fiordy były. I tak to inaczej trochę wyglądało już niż te na początku Star Stable Online, co się przez witrynę wchodziło. No, to były czasy. Jej, muszę być irokeza, nie. A tu już w ogóle łysy. Ptyfy. Tutaj koreczki, no, koreczki mogą być. Warkoczyki ma nawet, wow. Ciecia, da się to odsunąć, bo on taki wielki. Ciemi z tym rogiem, panie. Nie da się odsunąć, okej. On mi się tu w kadrze nie mieści, wy tyfy. O, może tak zróbmy. Okej, czyli mamy takie warkoczyki.
O, nie, ja nienawidzę takiej grzywy prosto ściętej. Kurde, nie. Ej, czekajcie, kto ma taką grzywę? Halflingery? Halflingery chyba mają taką grzywę? Czekajcie, co? Jakiś koń właśnie ma taką grzywę, no. Nie mogę sobie przypomnieć. Jakiś nowy koń, nowa rasa ma taką grzywę. Piękna, chyba tą zostawię. Bo ta lepiej wygląda niż taka po prostu, ta falowana. Ale jazda, czyli... Zobaczcie, można z brodą... No aż szoty zostają. Ej, no to dupa. Aha, bo tu fryzurki z bródką, że tak to ujmę. Jeszcze na chrapach wąsa. Nie, to tinkery mają wąsa na chrapach. Nie, no to kurde, myślałam, że szoty da się zgolić. To plus 100 punktów bym Starstail dała za to. Ale nie można, dobra. Czyli, proszę państwa, bierzemy sobie taką rozpuszczoną grzywę falowaną z warkoczykiem. Okej. Pięknie. No i od razu lepiej. Tylko ta grzywa tak jakby wchodzi w ten róg. No dobrze. Przynajmniej bardziej wiarygodnie wygląda, że to jednorożec jest. Tak naprawdę, a nie Shire. Ej, czy ten koń w galopie... Patrzcie, ej, czy by naprawili ten skok 5 metrów? Czekajcie, bacz, czekajcie. Jest lepiej, ej, Star Stable. Wow. Poczekajcie, a jak szybszym? Nie, szybszym to już widzicie, na 5 metrów się wybijam z tym koniem. Ale jak galopem jadę, takim powolnym? Nie no, hit, patrzcie. W końcu prawidłnie ten koń skacze. Patrzcie, widzicie to? W końcu powiedzmy, jako tako robi tak jakby zapas normalny, jak koń normalny zapas robi, a nie wybija się na 5 metrów w górę, także no, jestem zachwycona. Jestem w szoku, a nie zachwycona. Dobra, czekajcie. Zrobimy sobie fotę, bo czemu by nie? Pięknie. Dobra, co tu się zawiesiło? Ja cię sunę, widzowie. No po prostu fajnie. Podoba mi się ten koń. Naprawdę. To im się udało. Teraz czekam naprawdę na fiordy, ponieważ wy mi piszecie, że fiordów już nie będzie. Fiordy nie będą odnawiane, ale ja myślę, że będą. Wiecie dlaczego? Bo rzekomo już jest trzecia generacja fiordów, ale jakim cudem? Jak tylko są dwa fiordy, tak naprawdę. Nie ma trzech fiordów odnowionych. Jest tylko ten jeden stary, gdzie kiedyś można było kupić tam w lodowej wiosce. W lodowej wiosce. W lodowym, obok lodowego portalu były tylko te jedne, takie kwadratowe. Potem długo nie były odnawiane, i potem cyk, zostały odnawione takie jak teraz są. Nie ma drugich pomiędzy, tak jakby, i nie ma trzecich, tak jakby. Ja nie wiem, o co wam chodzi, bo wy się kłócicie, że już są, ale tak naprawdę one myślę, że jeszcze będą odnowione i mam nadzieję, że będą, bo to moja ulubiona rasa konia, proszę państwa, jakby ktoś nie wiedział. No i Andaluzy oczywiście, ale Andaluzy już są odnowione, znaczy bardzo mi się podobają, więc raczej nie muszą być odnowione. Ale fiordy, na fiordy czekam, naprawdę. Bo fiordy przydałoby się odnowić, bo one teraz wyglądają takie jak trochę malowane. Te cienie jakoś, no nie wiem, dziwnie to zrobili. A no, mają potencjał, bo Halflingery fajnie zrobili, także jakby Halflingery, jakby fiordy też zrobili tak jak Halflingery, może podobne oczywiście, to bym była zaskoczona i bym wszystkie chyba fiordy kupiła, naprawdę. Uwielbiam. Fiordziki są kochane, prześliczne, cudowne i... Awu, normalnie. O, dobra. A, mieliśmy jeszcze animację oczywiście leżenia. Uwaga, uwaga. Cyk. Ojejku. No cudo. No nie. No po prostu ja cię jeszcze raz muszę aż...
Zobaczcie, jaki to jest słodziak. On tak jak miś wygląda. Ten Shire. Cudeńko. I ten zestaw tęczowy, no po prostu ach, genialnie pasuje. Naprawdę, jak uwielbiacie gniazdo konie, to kupujcie tego Shire'a. Polecam i kupujcie ten zestaw tęczowy. O ile go macie oczywiście, bo nie wiem, czy jest dostępny tak teraz, jak już nie ma tej aktualizacji. No i teraz, zobaczcie, on w galopie takim powolnym to ładnie skacze, zobaczcie. Idealnie wymierzone. Hop, widzicie? No kurna mol. Ale jaja, no i aż przyjemnie teraz skakać tym koniem, naprawdę. O. Nie wiem, czy to naprawili, czy o co chodzi. Ale najwyższa pora, żeby te konie nie skakały 5 metrów w górę, naprawdę. Pięknie. Proszę Państwa, nie sprawdzałam, jak on tębuje. No. Powiedzmy, że jest okej. W ogóle nie widziałam, żeby Shire tempował na sygnał. A może... Na pewno, kurde, jakoś gdzieś się zdjęcie znajdzie, ale nie widziałam. Szczerze wam powiem. Aż sobie wklepię w neta, bo to pewnie pięknie wygląda, nie? Jak taki, wiecie, tutaj dotąd sięga człowiek, no nie wiem, z 1,80 m ma i dotąd głowa sięga człowiekowi, wiecie. I on tak zadębuje jeszcze raz tym człowiekiem, to... Wow, to musi niesamowicie wyglądać. Zaraz sobie w internet wklepię i poszukam, bo jestem naprawdę ciekawa. A z wami się żegnam już na serio, serio. I widzimy się w kolejnym odcinku. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Dziękuję, że jesteście. Popatki!